że gwarantują natychmiastowe rozliczenia finansowe bez żadnej zwłoki. Są też zainteresowani współpracą polskich i gruzińskich specjalistów, liczące, że w przyszłości w Gruzji uda się odrodzić jabłoniowe sady. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stan psychiczny uchodźców, którzy przybywają do Europy, niepokoi niektórych naukowców. Specjalny artykuł na ten temat zamieszcza portal naukowego tygodnika Nature. Sytuację badano w Niemczech, gdzie, jak pisze Nature, w zeszłym roku przybyło ponad 1 000 000 migrantów. Niektórzy z nich mają za sobą traumatyczną podróż. Odnotowano przypadki napaści, rabunku, nawet gwałtów, a dzieci bywają zaniedbywane, tłumaczy autor badań Thomas Elbert z Uniwersytetu w Konstancji. Około połowy uchodźców ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Mają oni lęki, objawy depresji czy zespołu stresu pourazowego. Elbert dodaje, że bez dobrego stanu psychicznego takiej osobie trudno będzie nauczyć się nowego języka czy iść do pracy. Jeśli szybka integracja ma się powieść, potrzebny jest natychmiastowy plan ochrony zdrowia psychicznego uchodźców, wnioskuje Elbert. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś na zachodzie i południu zachmurzenie duże, miejscami deszcz lub mrzawki. Na pozostałym obszarze rozpogodzenie, choć miejscami również zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz. Temperatura od 5 stopni na południowym wschodzie do 7 w centrum i do około 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni i wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując odkurzacz kierący Zelmer z dużą mocą. Za 799 zł otrzymasz jedną kartę BP. MediaMarkt.pl. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pistacje niech kosztują tylko 3,99 za 100 gramów, a mleko łaciate 2% 1,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 17 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Wszystkiego najtańszego z okazji 14 urodzin Media Expert. Teraz telewizory Smart już od 999 zł. Zajady? Active Softine szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Active Softine. Active Softine. Problem zajadów znika bez śladów. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Kabanosy tarczyński. Jedyne 19,90 za kilogram. A świeża łopatka wieprzowa bez kości tylko 9,99. Tak, łopatka 9,99 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Saturn Reis. Myśl technologicznie. Tylko teraz dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop Acer z procesorem i tylko za 2140. Kapitał na różnego rodzaju atakach wymierzonych przeciwko ekipie rządzącej. Tak, wszelkiego rodzaju pamiętam pytania, dość moim zdaniem niefortunne na forum parlamentu, bo wydawało nam się, że przyjęta niemalże jednogłośnie ustawa o zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w Stolicy Świętego Franciszka w Polsce nie będzie już rodziła żadnych wątpliwości. Myśmy jasno i wyraźnie z otwartym naprawdę tekstem mówili o wszystkich elementach związanych z tą ustawą, a jednak potem gdzieś duch awanturnictwa wrócił. Bardzo prosimy, żeby jednak zwracać uwagę właśnie na to dobro, które pozostało, że były to Światowe Dni Młodzieży w Polsce, że polskie państwo, polskie służby, wszystkie polskie służby zdały egzamin, że wszystkie resorty pracowały ponadresortowo. To w ogóle świetny cel, to opisujemy w sprawozdaniu, bo do takiego jestem zobowiązana jako przewodnicząca rządowego zespołu i przedstawiłam już to sprawozdanie polskiemu rządowi i będzie ono przyjęte, mam nadzieję, właśnie w przyszłym tygodniu na tym posiedzeniu rządu.
ale chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że wszelkie zakupy, wszelkie tego typu kwestie są bardzo transparentne, są ujęte w poszczególnych częściach budżetowych, ale jak popatrzymy też na jakąś wysokość, bo największe było tak naprawdę zaangażowanie osobiste wielu osób i to było bezcenne. To naprawdę nie sposób nawet określić w żadnych środkach finansowych. Ale to, co przeznaczyliśmy, to tak naprawdę w dużej mierze właśnie było na sprzęt, który będzie dalej przez, mamy nadzieję, wiele, wiele lat służył i myślę, że tu jesteśmy w stanie i rozliczamy się w tym zakresie z każdej złotówki. I myślę, że to naprawdę ci, zresztą jak Państwo byście zobaczyli, jak te karetki są wyposażone, jak mogą szybko się konsultować poprzez sprzęt ze specjalistami, jak mogą dać komfort przede wszystkim chorym, pacjentom, którzy ulegli wypadkom, ale i też tym, którzy niosą pomoc, to myślę, że każdy rozsądny obywatel, każdy rozsądny Polak uzna to za właściwy kierunek. Więc my tych pytań oczywiście się nie boimy, prosimy tylko, żeby z tego nie czynić awantury. Najlepszym przykładem tego jest to, że zostaliśmy ocenieni jako państwo polskie, również przez nie tylko prasę zagraniczną, ale i też wielu uczestników, przede wszystkim wielu uczestników, czy to na poziomie hierarchów Kościoła, czy to na poziomie właśnie wolontariuszy, ale i też wszystkim młodzieży z całego świata, państwo polskie zostało ocenione bardzo wysokie. A bezpieczeństwo, drogi ojcze i nasi radiosłuchacze, naprawdę nie ma ceny. A okazuje się, że ten sprzęt i wszyscy ludzie bardzo przysłużyli się do tej wysokiej oceny. To wielkie wydarzenie, Światowe Dni Młodzieży. Pani minister, przed nami kolejny temat. W połowie przyszłego tygodnia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma przyjąć nowy regulamin Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy mają między innymi uregulować procedury wyboru kandydatów na prezesa Trybunału przedstawianych prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Czy to nie jest kolejny zabieg, pani minister, w którym rzeczywiście opozycja chce się okopać w Trybunale Konstytucyjnym? No tak, wciąż ta, można powiedzieć, wojna o Trybunał opozycji trwa. Wciąż jednak jest to ich chyba jakiś jedyny bastion, który próbują, za pomocą którego próbują próbować, czy artykułowaniem rzekomej obrony tego Trybunału próbuje opozycja budować swój kapitał polityczny, dość wątpliwy kapitał polityczny. Myślę, że źle lokuje jednak, ale to nie będziemy podpowiadać w eterze. Tym niemniej istotnie, w tej chwili będzie bój o opozycji, o przewodniczącego szefa Trybunału Konstytucyjnego. Póki co, no ten szef, może już pomijmy to wszystko milczeniem, bo co mu, jeśli chodzi o ocenę, wybrzmiało to już bardzo wiele. Ja mam bardzo dużo osobiście zastrzeżeń i naprawdę jestem pod negatywnym wrażeniem funkcjonowania organu, który jest organem konstytucyjnym i powinien być absolutnie ponad wszelkimi podziałami. Powinien działać na podstawie konstytucji, na podstawie prawa i w granicach prawa. A jeśli jest sędzią, to przede wszystkim powinien być apolityczny. Moje odczucia są niestety zgoła inne, więc ja myślę, że teraz próba takiego przeprocedowania regulaminu, żeby znowu przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, prezes Trybunału Konstytucyjnego był osobą, no, po myśli opozycji, bo tak chyba to trzeba jednoznacznie interpretować. Ten festiwal będzie trwał, byliśmy tego świadomi, jesteśmy na to przygotowani. Chcemy stanąć w obronie jednak demokracji, równości wobec prawa, przestrzegania prawa i chcemy stanąć w obronie też no, tych wartości, które są w tym przypadku najważniejsze, czyli wartości konstytucyjnych związanych z apolitycznością takiego tworu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Pani minister, kadencja obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Andrzeja Rzeplińskiego, kończy się 19 grudnia. Czy możemy przypuszczać, że z tą datą, z tym terminem skończą się problemy wokół Trybunału Konstytucyjnego? Oby, drogi ojcze Piotrze, oby naprawdę się skończyły, bo chyba wszyscy są już tym bardzo zmęczeni. Z wieloma z Państwem, z którymi rozmawiamy gdzieś tutaj właśnie na terenie kraju, wielu z Państwa już nawet już nie chce się w ogóle kompletnie tym interesować, bo tego sporu nie rozumie. Uważają, że sędziowie mają pracować. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego
w stosunku do zarobku Polaków mają naprawdę dość dobre uposażenie, a w stosunku do nakładu pracy, no to możemy wszyscy, i tak Polacy to oceniają, możemy tutaj wszyscy no, w sposób właściwy do tego podejść. Natomiast tak naprawdę, moim zdaniem, patrząc na to, że opozycja nie ma pomysłu na siebie, wciąż nie chce przegrupować się na pozycję opozycji konstruktywnej, wciąż nie przynosi jakichś dobrych czy bardzo dobrych rozwiązań dla Polaków w innych dziedzinach ich życia, które są naprawdę bardzo ważne. Ci Polacy interesują się programem 500+, czy będzie niezakłócony, a będzie niezakłócony. Jeszcze raz powtarzam, proszę nie wierzyć tym pogłoskom opozycji, które mówią, że ten program będzie, nie wiem, nie będzie na niego pieniędzy. Są zabezpieczone w budżecie i on będzie w sposób bezpieczny nadal przeprowadzony przez kolejne lata, ale też wczorajsza zapowiedź i pierwsze podpisane umowy, listy intencyjne i te wszystkie zabiegi, o których wczoraj mówiła na konferencji prasowej w Katowicach pani premier Beata Szydło razem z ministrami, pan minister Adamczykiem i panem premierem Morawieckim. Te kwestie dotyczące już teraz zapewnienia takiego dachu nad głową, który jest bardzo ważny dla polskich rodzin, dla takiego spokojnego, niezakłóconego funkcjonowania i podejmowania decyzji o potomstwie. To jest dzisiaj ważne dla Polaków, a nie te wyimaginowane przez opozycję takie dość no, tabletowe, jak ja to mówię, no bo tak to wygląda w polskim parlamencie, tabletowe wojenki o Trybunał Konstytucyjny. Do tego bardzo ważny element, pani minister, o którym no, trzeba przypominać za każdym razem, kiedy podejmujemy tematy dotyczące sytuacji w naszej ojczyźnie, to przecież przez 8 lat rządziła Platforma Obywatelska i PSL. Stąd także te różnego rodzaju działania podejmowane i wymierzone przeciwko obecnej ekipie rządowej de facto są takimi momentami, w których sama Platforma Obywatelska i PSL demaskuje swoją obłudę. Ale rzeczywiście, że tak. Mieli 8 lat na reformowanie kraju. Mieli 8 lat parlament cały, czyli Sejm, Senat, prezydenta i tak naprawdę niczym nie zmącaną większość, bo przecież wciąż pod ręką był koalicjant PSL. Dzisiaj, kiedy naprawdę słyszę jakieś puste zarzuty, czy to w sprawie na przykład umowy CETA, którą przecież to oni negocjowali, prawda? I oni jak gdyby też w dużej mierze za nią odpowiadają, czy też inne elementy związane z prowadzeniem naszych spraw, no to naprawdę już ktoś, kto ma bardzo krótką pamięć albo dużo złej woli, nie jest w stanie w te wszystkie banialuki uwierzyć. Powtarzam jeszcze raz, nie potrafią też przejść na pozycję konstruktywnej, spokojnej opozycji, a już naprawdę próba ingerencji zewnętrznej czy wywołania ingerencji zewnętrznej poprzez wizyty różnego rodzaju wysokich komisarzy czy różnego rodzaju debaty nad Polską, gdzieś tam linczowanie tak naprawdę Polski na forum czy Parlamentu Europejskiego, czy pozwalanie na to, żeby można było nas tak traktować, no to jest cała opozycja, to jest cały jej wizerunek. Także myślę, szanowni państwo, że my spokojnie musimy prowadzić sprawy państwa, krok po kroku przez te 4 lata przeprowadzić wszystkie te reformy, które zostały już wstępnie zaakceptowane przez naszych wyborców, którzy kartką do głosowania potwierdzili i tak chcemy reformy emerytalnej, która stanie się w tym roku, tak chcemy programu 500+, tak chcemy programu Mieszkanie Plus, tak chcemy wielu, wielu innych reform. Chcieli również członkowie naszego społeczeństwa, jeśli wyborcy, abyśmy docenili rodziców, którzy najlepiej wiedzą, w jakim wieku dziecko powinno pójść do szkoły, czy 6, czy 7 lat. Doceniliśmy tą rolę. Chcemy też wzmocnienia polskiej szkoły i poprawy demografii, bo przecież to właśnie brak urodzeń tak naprawdę determinuje wiele problemów dzisiaj w polskim szkolnictwie, ale i też wiele, wiele innych bardzo ważnych reform, które wprowadzamy. Uszczelnianie podatku VAT, ono już dało te zabiegi, bo czy ministra finansów, czy też pana ministra Zbigniewa Ziobry, który złożył projekt ustawy, który będzie w sposób bardzo wydatny karał oszustów w tym zakresie, już spowodował większe wpływy do budżetu państwa o 10 miliardów złotych, proszę państwa. To są pieniądze, które mogą pójść właśnie na te programy, które tak dawno oczekiwali Polacy, na polskie dzieci, na polskie rodziny. Dzisiaj rodzina jest siłą, a wszelkie inne kwestie dotyczące trybunałów to są naprawdę bardzo fasadowe i wytworzone w umysłach opozycji problemy. Bardzo dziękuję pani minister za komentarz do tych bieżących wydarzeń. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i bardzo gorąco pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i myślę, że wielki dar wszystkich uczestników państwa polskiego, ale też uczestników Światowych Dni Młodzieży dla polskich chorych i dla ratowników medycznych, którym dzisiaj składamy serdeczne życzenia, jest właściwym kierunkiem. Dziękuję bardzo i szczęść Boże wszystkim. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panią minister Beatą Kempą, szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, również pozdrawiam wszystkich. Panie ministrze, przekop Mierzei Wiślanej, strategiczny także projekt podjęty przez resort kierowany przez pana, panie ministrze, staje się rzeczywistością. No, mieliśmy bodaj 9 lat przerwy, niestety wynikły z tytułu poprzednich rządów, kiedy to w 2007 roku nasz rząd, rząd pana Jarosława Kaczyńskiego podjął decyzję o budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Miałem zaszczyt zgłosić ten program wieloletni i być ministrem. No, został przez poprzedników naszych zahamowany. Całkowicie zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Mało tego, używano takich dość prześmiewczych słów. Pamiętamy, kiedy Donald Tusk pojawił się w Elblągu i powiedział, że nie wyobraża sobie, że kontenerowce mają wpływać do Elbląga, więc widać było tutaj naprawdę bardzo dużo złej woli ku temu, aby realizować tą inwestycję. Inwestycję, która jest niezwykle ważna dla Wybrzeża Wschodniego, a przede wszystkim Zalewu Wiślanego. To też ma ogromne znaczenie w obecnej sytuacji bezpieczeństwa Polski, przy zagrożeniu oczywistym już teraz ze wschodu, przy wędrówkach emigrantów. Nasza wschodnia granica, granica Unii Europejskiej, granica NATO, można powiedzieć, znajduje się całkowicie pod kontrolą rosyjską, gdyż to Rosjanie decydują, ile jednostek może wpłynąć na nasz akwen, jakie mogą wpłynąć i w jakim czasie. Więc jest to po prostu rzecz niedopuszczalna pod kątem bezpieczeństwa naszego kraju, w związku z czym po prostu mieliśmy ten okres 9 lat przerwy, ale nic od tego czasu się nie zmieniło. Przystąpiliśmy do realizacji programu, program został przyjęty, długoletni plan budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i parę dni temu został ogłoszony przetarg na realizację projektu, również raport oddziaływania na środowisko oraz badań geotechnicznych, które de facto zaczynają, ten przetarg zaczyna proces budowlany kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną i mam nadzieję, że już nikt nigdy tego projektu nie zatrzyma. Panie ministrze, argumenty gospodarcze mówią na tak, bezpieczeństwo państwa polskiego mówi na tak, natomiast Rosja, z tego co wiemy, będzie protestować przeciw tej inwestycji z powodów tak zwanych ekologicznych. No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo kiedy popatrzymy na zagrożenia, to jeśli chodzi o finansowanie tej inwestycji, nie ma zagrożeń, ponieważ budżet państwa został zabezpieczony na realizację tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwestię organizacyjną, Urząd Morski
w Gdyni przystąpił do realizacji i jestem przekonany, że poradzi sobie z tym zadaniem. Niestety, największym zagrożeniem jest to, czego, o czym wiedzieliśmy i czego zawsze obawialiśmy się. To jest właśnie oddziaływanie rosyjskie, które już przekazało nam informacje po spotkaniach naszych na niższym szczeblu w kontaktach ze stroną rosyjską, że Rosja będzie protestowała, używając do tego właśnie organizacji ekologicznych. Ja już skierowałem apel do organizacji ekologicznych, żeby nie były wykorzystywane instrumentalnie i to przez Rosję w jednym celu, żeby tylko i wyłącznie zablokować tą inwestycję. Przygotowujemy raport oddziaływania na środowisko, zachowujemy najwyższe normy środowiskowe, unijne i polskie, uzgadniamy wszystko z Komisją Europejską, chociaż w zasadzie moglibyśmy pominąć ten etap, bo argumentacja bezpieczeństwa danego kraju ma klauzulę wyższą i nie stosują się przy tego typu inwestycjach uzgodnienia chociażby w zakresie środowiskowym. Ale podjęliśmy to wyzwanie. Ja jestem w osobistym kontakcie z komisarzem Welą, który jest dla nas bardzo przyjazny. Natomiast mamy jednoznaczne sygnały, że Rosja na pewno będzie używała tego argumentu, tego oręża w postaci organizacji ekologicznych, które po prostu będą blokowały wykonanie tej inwestycji. Panie ministrze, cytuję, my budując ten kanał załatwiamy także tę sprawę, pokazujemy, że jesteśmy państwem do końca suwerennym. To słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedziane w dniu wczorajszym także w obecności pana, panie ministrze, w Elblągu. Przekop Mierzei Wiślanej właśnie ma taką rangę. Pierwszy etap to na pewno gazoport i nasza suwerenność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście także gazoportu, a druga sytuacja i kolejny krok to także ten przekop Mierzei Wiślanej. No, można tylko się dziwić całej naszej historii i historii budowy tego przekopu, tego kanału żeglugowego, jak bardzo żyliśmy i byliśmy w podległości, że coraz zmieniające się rządy próbowały po prostu zahamować i skutecznie zahamowywały. No, mam nadzieję, że przełamujemy to w końcu. Polska staje się w 100% krajem suwerennym. Decyzje, które my podejmujemy, są po prostu realizowane. I jak jeszcze raz powtarzam, to mój drugi raz, kiedy ten projekt budowlany, ten projekt inwestycyjny rusza i mam nadzieję, że ostatni. Gazoport w Świnoujściu, dywersyfikacja złóż, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Panie ministrze, na ile ta propozycja korytarza norweskiego jest inwestycją, która niebawem może także przyczynić się do zwiększenia tej naszej suwerenności energetycznej? No, to oczywiście to jest cała strategia, którą przyjęliśmy. Strategia na rzecz dywersyfikacji złóż i dostaw surowców energetycznych. Pierwszym elementem była budowa gazoportu, zwiększenie jego możliwości i wprowadzenie stabilnych dostaw, które w bilansie energetycznym państwa spowodują pewną stabilizację, jeśli chodzi o dostawy. Drugim elementem, o którym mówiliśmy, to właśnie dostawy norweskie, połączenie ze źródłami w Danii poprzez duńskie rurociągi, połączenie z dostawami norweskimi, więc projekt jest realizowany. Nie ulega kwestii, że dywersyfikacja Polsce jest potrzebna, musi być zrealizowana. Jeszcze do tego dochodząca sytuacja międzynarodowa, a przede wszystkim kolejna próba budowy gazociągu Nord Stream i kolejnych nitek, zwiększenie jego przepustowości dwukrotnie, świadczy o tym, w jaką stronę idzie Rosja, jaki jest cel. No, całkowite opanowanie rynku europejskiego, na który będą dostarczać ponad 50% gazu. Jest to rzecz niedopuszczalna.
ale proszę zwrócić uwagę, wszyscy negatywnie się do tego ustosunkowują, a proces dalej trwa, gdyż pani kanclerz Merkel stwierdziła, że jest to przedsięwzięcie biznesowe, a nie polityczne. No, można brać to za dobrą nutę, ale dla nas z tego płynie jednoznaczna nauka. Musimy dywersyfikować nasze źródła, musimy realizować plan uniezależnienia się od wschodu i tak też robimy. A miała być solidarność energetyczna pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Widzimy, panie ministrze, po raz kolejny, że papier wiele zniesie. Dokładnie, papier wiele zniesie, jeszcze będziemy świadkami pewno różnych innych deklaracji, suwerenności i tak dalej, ale jednak jak to zdrowy rozsądek podpowiada, zawsze trzeba się kierować własnymi interesami. Naszym interesem jest bezpieczeństwo Polski, Polaków, bezpieczeństwo dostaw źródeł energetycznych, bezpieczeństwo żeglugi, dostępu swobodnego do naszych akwenów. Mamy to w planie, mamy to w naszej strategii działania i myślę, że dokończymy te realizacje, które są dla nas niezwykle ważne. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za komentarz do tych ważnych spraw dotyczących m.in. bezpieczeństwa energetycznego i polskiej gospodarki morskiej. Bardzo dziękuję i gorąco pozdrawiam. Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Markiem Grubarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Brak współpracy Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z Urzędem Marszałkowskim albo odwrotnie, brak współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego i piętrzące się problemy w województwie zachodniopomorskim. Dzisiaj w Szczecinie odbyła się konferencja z udziałem pana doktora Pawła Muchy, doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprosiliśmy państwa, bo jesteśmy bardzo zaniepokojeni obecną sytuacją, jeżeli chodzi o funkcjonowanie zarządu województwa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Powoli się zbliżamy do półmetku funkcjonowania samorządu terytorialnego w tej kadencji. Na pewno będziemy chcieli zaprosić państwa na osobną konferencję prasową, na której będziemy dokonywać takiego podsumowania. Ale niepokoją nas te działania, które są podejmowane na bieżąco, a także niepokoją nas bardzo rezultaty prac Komisji Rewizyjnej, jeżeli chodzi o kwestie związane z nadzorem, który powinien sprawować, a sprawuje bardzo nieporadnie, a niekiedy nie sprawuje zarząd województwa nad naszymi jednostkami organizacyjnymi. Taką sprawą, która bardzo bulwersuje opinię publiczną i także nas bardzo niepokoi, jest sytuacja związana z planowanym przejęciem szpitala w Zdunowie przez szpital na Arkońskiej. Mamy zapowiedź poniedziałkowej Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na której to komisji ma być kwestia już potencjalnie opiniowania uchwały o przejęciu szpitala. I niestety powiem państwu, jak ten stan rzeczy wygląda. Od wielu miesięcy dopominaliśmy się o dokumenty, dopominaliśmy się o konkretne informacje związane z problemami szpitala w Zdunowie. Mamy świadomość tego, że zobowiązania wymagalne tego szpitala to jest kwota powyżej 20 milionów złotych, ale mamy świadomość tego, że ten szpital ma problemy co najmniej od ponad roku, o których już zarząd województwa wiedział. Żenujący spektakl medialny polegający na wzajemnych oskarżeniach dyrektora szpitala z Platformy Obywatelskiej, marszałka województwa z Platformy Obywatelskiej, wzajemne oskarżanie się, kto odpowiada za ten stan rzeczy, wielokrotne dopominanie się przez radnych o dopływ informacji, materiałów. I ja państwu powiem tak, według ostatniej odpowiedzi, której mi udzielono i której udzielono Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa, dopiero do połowy listopada mają być przedstawione pełne wyniki audytu,
który został przeprowadzony za kilkadziesiąt tysięcy złotych na zlecenie zarządu województwa w szpitalu w Zdunowie. Natomiast z drugiej strony wiemy, że jakaś prezentacja ma być przedstawiana w poniedziałek radnym Komisji Zdrowia, ale nikt nam nie przedstawił i nie funkcjonują żadne dokumenty, które by w ogóle wskazywały na to, jakie warianty zarząd województwa rozwiązania sytuacji brał pod uwagę. Czyli jakie działania w zakresie analizy kosztów, w zakresie ograniczenia wydatków, w zakresie w ogóle zbilansowania sytuacji szpitala w Zdunowie, a wiemy po spotkaniach, które się odbywały w Urzędzie Wojewódzkim, że były dyrektor szpitala wskazywał, że przy częściowej zapłacie za nadwykonania jest możliwość tego rodzaju, żeby szpital się zbilansował. Nie przedstawiono nam wariantów związanych z połączeniem szpitala w Golęcinie. W ogóle nam nie przedstawiano różnych możliwych rozwiązań sytuacji, poza jednym, które z góry jest określone i od wielu miesięcy zarząd do niego dąży, to jest przejęcie szpitala w Zdunowie przez szpital na Arkońską. Tylko że chcemy łączyć dwa szpitale, które na chwilę obecną mają stratę. Po drugie, z symulacji, które przedstawiono radnym, pozytywny wynik, dodatni wynik finansowy połączonego szpitala, czy też przejętego szpitala, to jest dopiero perspektywa 2021 roku. To jest absurdalna zupełnie historia, że się zakłada, że po połączeniu te szpitale będą przynosić dalej stratę. I wreszcie proszę zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w przededniu reformy służby zdrowia, czyli jest najgorszy z wszystkich możliwych momentów, żeby dokonywać jakichkolwiek ruchów w sferze kontraktowania, w sferze finansowania. Mamy sytuację tego rodzaju, że wiemy, że kontraktowanie z NFZ-u do połowy przyszłego roku. Później te wszystkie historie będą dopiero dookreślane. Nie widzę racjonalnych przesłanek, które by uzasadniały tego rodzaju łączenie, które przewiduje negatywny, ujemny wynik finansowy. Jest to w naszym przekonaniu odpowiedzialność zarządu województwa, że doprowadzono do sytuacji 20-kilkumilionowego zadłużenia wymagalnego, czyli takiego, które już jest z przekroczonym terminem płatności. Po drugie, nam się wydaje, że sytuacja takiego wbrew woli załogi, wbrew analizom ekonomicznym, bez dostatecznego uzasadnienia przejmowania szpitala, to jest tylko takie rozumowanie po nas choćby potop. Byle dotrwać do końca kadencji, byle problem odsunąć w czasie i byle w przyszłym roku i w kolejnym roku jeszcze przed końcem kadencji powiedzieć, no jasne, że szpital przynosi stratę, bo tak żeśmy planowali. No ta strata była przewidziana, była elementem przejęcia szpitala. Bardzo negatywne zdanie na temat tych pomysłów mają nie tylko eksperci z zakresu służby zdrowia, bardzo negatywne zdanie na ten temat ma załoga, czemu dała wyraz w referendum. Więc to jest jeden z takich przykładów. Będzie pani radna Agnieszka Przybylska uczestniczyła w poniedziałek w posiedzeniu Komisji Zdrowia, będzie na ten temat dyskusja. Wspierał mnie pan przewodniczący Kazimierz Drzazga, wielokrotnie się spotykaliśmy z załogą i chcę państwu powiedzieć tak, to myśmy zainicjowali spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, to z naszej inicjatywy dochodziło do określonych rozmów, bo przez wiele miesięcy informacji się doczekać nie mogliśmy, a rady społeczne były pod wpływem ogromnej presji, żeby te szpitale łączyć przez przejęcie de facto, czyli przejęcie szpitala w Zdunowie przez szpital na Arkońskim. My nie jesteśmy co do zasady przeciwko racjonalnym procesom związanym z łączeniem czy przejmowaniem jednostek organizacyjnych czy szpitali. Natomiast te wszystkie decyzje powinny być podejmowane po szczegółowej analizie kosztów, analizie ekonomicznej, analizie prawnej, analizie SWOT dotyczącej szans, zagrożeń, mocnych, słabych stron tych procesów decyzyjnych, mając przekonanie, że one są racjonalne. Ja nie widzę tego racjonalnego zarządzania. Widzę przymuszanie do określonych decyzji bez właściwej analizy, ale to jest jeden tylko z przykładów, jeżeli chodzi o kwestię specjalistycznego szpitala imienia profesora Sokołowskiego i przejmowanie przez szpital na Arkońską, bo takich przykładów nieudolności zarządu jest niestety więcej. Jeżeli chodzi o sprawy, które są dzisiaj procedowane i które budzą nasze duże zaniepokojenie, to w poniedziałek komisja rewizyjna będzie dyskutować na temat sytuacji uzdrowisk, które dzisiaj są w gestii samorządu województwa, bo także ze strony załogi dochodzą do nas bardzo negatywne sygnały związane z zamiarami zbywania nieruchomości, wyzbywania się bazy, która powinna stanowić rezerwuar naturalny prowadzenia działalności i rozwoju obu uzdrowisk. I także chcemy pytać, o co w tym wszystkim chodzi, kto podejmuje tam decyzję, jaka jest bieżąca sytuacja, czy jest na tyle zła, że trzeba się wyzbywać majątku, czy te plany, czy te zamiary są rzeczywiste, bo nie chcemy mieć takiej sytuacji, jak mamy w szpitalu, że mamy dzisiaj trwały problem i bardzo duże zagrożenie związane z zapewnieniem świadczenia
usług medycznych. Proszę zwrócić uwagę, że radnym się odpowiada, wracam do połączenia szpitali, że analiza będzie do połowy listopada. W poniedziałek Komisja Zdrowia ma mieć pierwszy jakiś wynik audytu Formedisu, natomiast decyzja dotycząca tego, żeby przejąć szpital, jest sprzed wielu miesięcy. Kto tak racjonalnie podejmuje decyzję, że kilka miesięcy przed analizami mówi, co chce zrobić, a później do tego dopiero dorabia się uzasadnienie? Trzecia sfera, gdzie jesteśmy bardzo zaniepokojeni i gdzie na bieżąco śledzimy sytuację, to jest poniedziałkowe także posiedzenie Komisji Rewizyjnej w kontekście dotyczącym sytuacji w Zachodniopomorskiej Agencji Rynku Rolnego i także w Koszańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w spółkach akcyjnych obu, które są z udziałem samorządu województwa. Mamy bardzo niepewną sytuację związaną z funkcjonowaniem obu tych podmiotów. Jeżeli chodzi o Koszańską Agencję Rozwoju Regionalnego, spółkę akcyjną, mieliśmy liczne zmiany, jeżeli chodzi o członków organów spółki. Mieliśmy zawiadomienia do prokuratury i mieliśmy ewidentne sytuacje braku nadzoru nad majątkiem, także zakupu majątku dla celów prywatnych, także sytuacje związane z niegospodarnością, które to sytuacje zakończyły się zawiadomieniami do prokuratury, ale ta rada nadzorcza, która ujawniła nieprawidłowości w Koszańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego spółce akcyjnej, została odwołana. Zupełnie niezrozumiałe historie, ale one wskazują na to, że niestety znaleźliśmy się w samorządzie województwa w jakimś takim okresie schyłkowym, okresie takim, gdzie w ogóle się rozumuje kategorią do końca kadencji i kiedy mamy bardzo dużo znaków zapytania, jeżeli chodzi zwłaszcza o tę sferę nadzoru. Komisja rewizyjna kończy także kontrolę dotyczącą Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych i tutaj będziemy Państwa chcieli zaprosić na odrębną konferencję prasową, żeby Państwu pokazać, że ten brak nadzoru to jest problem absolutnie dzisiaj, który na bieżąco staje. Jeżeli chodzi o sferę służby zdrowia, jeżeli chodzi o sferę spółek z udziałem samorządu województwa, jeżeli chodzi o nasze jednostki organizacyjne. Tam widzę dzisiaj w Zarządzie Województwa tylko skupienie na tym, żeby przyjmować ludzi z legitymacjami Platformy Obywatelskiej czy PSL do pracy, do naszych jednostek organizacyjnych, bo to widać także w spółkach. Popatrzmy na Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, popatrzmy na Koszańską Agencję Rozwoju Regionalnego, gdzie się zatrudnia aktywnych i byłych polityków, gdzie się zatrudnia powinowatych członków zarządu województwa, gdzie się zatrudnia ludzi z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, gdzie indziej zwalnianych także byłych posłów. Z drugiej strony widzę albo udawanie, że ten nadzór jest, albo po prostu, tak jak mówimy, brak nadzoru. Drodzy Państwo, to sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Bardzo wiele problemów, o których na bieżąco Państwa informujemy. Dzisiaj w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. pana doktora Pawła Muchy, radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego, także doradcy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. A przed nami kolejny temat. Przenosimy się na Litwę. Bardzo serdecznie witam w aktualnościach dnia posła do Parlamentu Europejskiego, pana Waldemara Tomaszewskiego, lidera akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, Litwa po wyborach i z tego, co wiemy, także wiele uzasadnionych niepokojów wśród środowisk, między innymi związanych z Polakami mieszkającymi na Litwie. No tak, wybory przebiegły w bardzo dziwny sposób, powiedzmy tak, że jest wielkie niezadowolenie osób uczciwie pracujących, bo były takie elementy niejasne, niespotykane dotychczas i wprost mówi się często o falsyfikacji. System komputerowy albo działał bardzo słabo, albo czasami wcale nie działał, były długie przerwy, a gdy działał, tak więc falsyfikacja była widoczna, bo nawet arytmetycznie niektóre dane nie pasowały, czyli głosowanie przedterminowe, głosowanie w domu i jakaś ogólna suma, i ta suma po prostu automatycznie nie działała. Tak więc są takie głosy, na pewno tu jest dużo racji, że po prostu przez system komputerowy również była falsyfikacja wyborów. A niestety na całej Litwie nie wszystkie partie mają swoich przedstawicieli w komisjach.
nam się udało ten próg przekroczyć, chociaż na pewno ten system działał i przeciwko nam, bo mieliśmy swych mężów zaufania we wszystkich komisjach, tam gdzie zdobywamy wielką ilość głosów, tam gdzie zdobywamy mniejszą ilość głosów, na Litwie Centralnej czy w innych regionach, tam oczywiście nie mieliśmy żadnego wpływu na wyborów, no ale jak mówiłem, tam jeżeli jakieś były falsyfikacje, to tam niedużo tych głosów straciliśmy. Ale w sumie polska społeczność jest zadowolona, bo udało się po raz kolejny te wybory wygrać i drugi raz rzędu mamy swój klub parlamentarny już po pierwszej rundzie. Mamy 7 posłów wybranych po pierwszej rundzie, a jeszcze 3 nasi przedstawiciele zawalczą o dalsze mandaty w drugiej rundzie w okręgach większościowych. Tak więc dziękujemy tym osobom, które pracowały bardzo mocno na te wybory i oczywiście dziękujemy opatrzności, że miała nas w opiece. Ta druga tura, panie pośle, spowodowana jest sytuacją jednomandatowych okręgów wyborczych, w których kandydaci nie zdobyli więcej niż 50% głosów, tak? Tak, tak. Z listy ogólnokrajowej my zdobyliśmy około 6% głosów, 5,8 dokładnie, i mamy 5 mandatów, ale lista ogólnokrajowa wprowadza do parlamentu tylko połowę członków, 70 osób wybiera się z listy ogólnokrajowych, i inna połowa parlamentu naszego, 71 osoba wybiera się w okręgach większościowych, i po pierwszej rundzie tylko 3 kandydatom na całej Litwie udało się wygrać, uzyskując 50 czy więcej procent głosów. I nas cieszy, że z tej trójki 2 byli nasi przedstawiciele, którzy utrzymali największą ilość głosów, 67% i 60% Czesław Wilczewski, Leonard Talmud. I oni są już posłami, ale też nasi 3 przedstawiciele w Wilnie, na Wilnszczyźnie zawalczą w drugiej rundzie i mają niemało szans w jednym okręgu, nawet prawie udało się wygrać w pierwszej rundzie, bo nasza przedstawicielka Rita Tamaszyny miała 48% głosów. Panie pośle, sytuacja Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie jest coraz trudniejsza, a zatem to także bardzo konkretne wyzwanie dla akcji wyborczej Polaków na Litwie i Związku Chrześcijańskich Rodzin. Co zamierzacie państwo zrobić w tym nowym parlamencie? No, przede wszystkim zamierzamy uczciwie pracować i realizować nasz program. Program jest bardzo szeroki, ambitny, skierowany na ochronę interesów, obronę praw każdego obywatela. On jest bardzo szeroki, na pewno tutaj nie da się go przedstawić, ale sprawiedliwość społeczna, zwiększenie dochodów rodzin, polityka prorodzinna, jak też oczywiście więcej sprawiedliwości w systemie sądownictwa, prowadzenie instytucji przysięglych, większa samorządność, wzmocnienie tej samorządności. Niestety samorządy na Litwie mają tylko 13% funduszu, to jest najniższy wskaźnik na całej Litwie. No i oczywiście te sprawy wszystkie związane z polską społecznością, innymi mniejszościami narodowymi, żeby nareszcie byłaby rozwiązana. Ale jak mówiłem, najważniejsze, że nasi ludzie mają renomę uczciwych ludzi, pracują dla wyborcy, a nie dla własnych interesów. I to już na starcie jest bardzo wiele, bo niestety u nas na Litwie bardzo zakorzeniła się korupcja i ostatnio były nie jeden, nie dwa skandale korupcyjne, które wstrząsnęły naszym krajem. I na pewno tutaj też stanowimy taką nową jakość polityki i politykę uczciwą prowadzimy. Też jesteśmy już dobrą ofertą nie tylko dla polskiej mniejszości czy innych, które głosują na nas tradycyjnie, ale też dla rodowitych Litwinów. I mieliśmy Litwinów na swych listach i nawet otrzymali niemało głosów, tak jak Gediminas Janowicz otrzymał 1500 głosów, tak więc kierunek jest obrany, myślimy, właściwy, ażeby łączyć wszystkich ludzi dobrej woli i w imię tych wartości chrześcijańskich właśnie takie hasło było naszym jednym z kluczowych, żeby jak mówiłem, pracować dla wyborcy, a nie dla jakieś tam interesy biznesowe często prowadzą niestety duży posłowie również. Panie pośle, podczas tych wyborów parlamentarnych to nie tylko akcja wyborcza Polaków na Litwie, ale także rozszerzona nazwa o Związek Chrześcijańskich Rodzin. Tak. To jest stale sedno naszej działalności. Już dawno ku temu dojrzewaliśmy. To, co jest kluczowe w naszym życiu, czyli trzymanie się wartości chrześcijańskiej, wartości tradycyjnej rodziny. I cieszymy się, że dojrzeliśmy już do takiej sytuacji, że poszerzyliśmy swą nazwę. Mamy przepiękne logo, tradycyjno chrześcijański znak rybę z rodziną trzymającą się za ręce, dzieci, mama, tata. Tak więc to jest sprawa naprawdę wielka i
mamy ogromną satysfakcję, że do tego dojrzeliśmy i w tym kierunku pracujemy, żeby łączyć wszystkich ludzi dobrej woli właśnie na tych zasadach dekalogu, Ewangelii. I nie tylko to są słowa, ale tak staramy się żyć na co dzień. Przed każdymi wyborami zaczynamy te wybory, batalię z mszy świętej. Już w wtorek musieli wzwaniać Świętego Ducha. Dziękowaliśmy Panu Bogu, że dał nam sił, determinację, żeby te wybory przeprowadzić. Panie pośle, Polacy mieszkający na Litwie oczekują na wsparcie. Tych problemów do rozwiązania jest bardzo wiele. Wśród nich między innymi trwający proceder dotyczący możliwości zlikwidowania znaczących historycznie uwarunkowanych polskich szkół. Tak, sprawa szkolnictwa polskiego dla nas jest też zasadniczą. Tutaj bardzo mocno w tym kierunku działamy. Nie jest łatwo, ale poprzez tą determinację, jedność i oczywiście przy poparciu siły wyższej udało się nam już zachować 31 gimnazjum, a jeszcze dalsze 3-4 walczymy. Jeżeli uda się nam to osiągnąć, to na pewno będziemy mieli satysfakcję, że 10% gimnazjum na Litwie będzie gimnazjum z językiem polskim, chociaż na pewno pomysłodawcy tej reformy myśleli inaczej, myśleli, że uda się ograniczyć ten stan posiadania nasze, ale właśnie mówiłem, determinacja naszej i młodzieży, i nauczycieli, i rodziców, a też naszych polskich samorządowców, bo wiele zależało od nich, bardzo twardo stali na obronie polskiego szkolnictwa, doprowadziło do tego, że dzisiaj już te zagrożenie zostało na 90% pokonane, ale oczywiście jeszcze przed nami w mieście Wilnie batalia o trzy dalsze szkoły i będziemy przykładali maksimum wysiłku, żeby również tutaj w mieście Wilno słynną szkołę imienia Lelewele czy Sorokoplówkę obronić. 7 mandatów już zdołaliście Państwo zdobyć, kiedy druga tura wyborów i o ile mandatów chcecie Państwo zawalczyć w drugiej turze wyborów? W drugiej turze na pewno będziemy walczyli w dwóch okręgach. W trzecim z okręgów są przeliczane głosy, tak więc myślimy, że nawet w trzech okręgach będziemy walczyli. I oczywiście maksymalistycznie to wygląda, że w każdym będziemy walczyli o wygraną, a w jednym już na pewno wygramy, bo jak mówiłem, pani Rita Tomaszyna miała 48% głosów już w pierwszej rundzie i według głosów ważnych na to miała 50, ale liczy się wszystkich uczestniczących. Tak więc te minimum to nikt nie wątpi, że będziemy mieli 8 posłów, ale walczymy i o 9 mandat, i być może nawet o 10. Kiedy druga tura wyborów odbędzie się na Litwie? Druga tura odbędzie się 23 października, czyli dokładnie 2 tygodnie po pierwszej turze. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maria. Oczywiście także sukcesów tej drugiej turze wyborów życzymy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Waldemarem Tomaszewskim, liderem akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Jest godzina 14, kończymy audycję Aktualności Dnia. W Państwa domach gości Radio Maria. Amerykanin Bob Dylan został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Przyznano mu ją za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni, ogłosiła Akademia Szwedzka. Nagroda, którą otrzyma Dylan, piosenkarz, autor tekstów, pisarz i poeta, warta jest 8 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 927 tysięcy dolarów. W 2015 roku literacką Nagrodę Nobla otrzymała Białorusinka Swietłana Aleksijewicz. Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami zasad płatności akcyzy od samochodów. Podatek ma być uzależniony od pojemności silnika i od wieku auta, poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister rozwoju i finansów był dziś pytany o to, czy rząd pracuje nad przepisami ograniczającymi wjazd starych samochodów do centrów miast.
Nie pracujemy oczywiście nad żadnymi zakazami, to jest ważny element naszej gospodarki. Na tym też polega współpraca międzynarodowa, natomiast rzeczywiście w ciągu paru miesięcy ujrzy światło dzienne, jeżeli Rada Ministrów to zaakceptuje i przejdzie wszystkie szczeble legislacyjne. Dana propozycja to ujrzy światło dzienne, nowe podejście do opodatkowania poprzez akcyzę, w szczególności samochodów, w zależności od wieku i od pojemności silnika. Jeden z dzienników napisał dziś, że resort energii pracuje nad przepisami, które pozwolą samorządom na wyznaczanie w miastach stref, do których nie mogłyby wjechać stare samochody. Chodzi o to, aby do centrów miast mogły wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne lub spełniające normy Euro 4. Według szacunków za 10 lat po polskich drogach może jeździć nawet 1 000 000 elektrycznych samochodów. Część związkowców z inowrocławskich kopalni soli Solino z grupy PKN Orlen porozumiała się z zarządem spółki w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy i płac. Porozumienia nie akceptuje zakładowa Solidarność. Po wprowadzeniu nowego zakładowego układu fundusz płac w spółce ma wzrosnąć o kilkanaście procent. To nie rozwiązuje jednak problemu, mówi przewodniczący zakładowej Solidarności Jerzy Gawenda. Jak dodaje, wciąż nierozwiązaną kwestią jest rozwój spółki, zapewniający jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz współpracę podmiotów segmentu sodowo-solnego. Jasno określaliśmy, co należy zrobić, w jaki sposób powinno to być zbudowane i te dokumenty uzależnione, ale zarazem w jaki sposób należy przenieść zobowiązania, które powinny zostać zachowane po to, żeby można było spółkę w sposób prawidłowy rozwijać. To są główne cele, na których nam zależy. Ten dokument jest to dokument, który w każdej chwili może zostać wypowiedziany i nie tworzy stabilizacji w zatrudnieniu dla pracowników, ani nie gwarantuje tej spółce rozwoju. Biorąc powyższe, że akcjonariusz nie wywiąza się z tych umów inwestycyjnych, gospodarczych, bo one są dla mnie najważniejsze jako związkowca, bo tam jest bezpieczeństwo pracownika, tam jest jego przyszłość, tam jest bezpieczeństwo mieszkańca. Solidarność zapowiada dalsze działania w sprawie m.in. rozbudowy podziemnych magazynów na ropę, paliwa i gaz przy jednoczesnym prawidłowym gospodarowaniu złożami solnymi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W tej sprawie wysłano też apel do premier Beaty Szydło. W styczniu 2015 roku związkowcy porozumieli się z zarządem i właścicielem spółki, a także z resortem skarbu. Porozumienie zakończyło 3-miesięczny protest głodowy. Ustalono wówczas m.in. powołanie zespołu mającego wypracować strategię rozwoju IKS oraz opracowanie nowego zakładowego układu. Po referendum w sprawie Brexitu w Wielkiej Brytanii o 41% wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią. Tak wynika z danych opublikowanych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Raport obejmuje okres od 1 kwietnia ubiegłego roku do 31 marca bieżącego roku, a specjalny aneks traktuje o skutkach czerwcowego głosowania w sprawie Brexitu. Według raportu w porównaniu z ubiegłym rokiem ogólna liczba przestępstw na tym tle ogółem wzrosła o 19%. Do poziomu ponad 62 tysięcy incydentów. Natomiast tylko w lipcu bieżącego roku wzrosła aż o 41% w porównaniu z lipcem ubiegłego roku. Według brytyjskiej klasyfikacji Polacy i inni obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej stanowią rasę białą inną. To sprawia, że na poziomie prawnym ataki na imigrantów z państw Unii Europejskiej uznawane są także za rasistowskie. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale widać, że Europa nie radzi sobie z tym zjawiskiem, ocenił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Myślę, że to ma także związek z kontekstem społecznym, a przede wszystkim tym, że kraje Unii Europejskiej, w tym Wielka Brytania, dotąd były bardzo otwarte dla tych, którzy nieśli sobą różnego rodzaju zagrożenia, dla imigrantów, którymi się wiązały zagrożenia. Polacy tych zagrożeń nie przenoszą do społeczeństwa brytyjskiego. Te liczby związane z tym, jaka jest ewentualnie przestępczość, której autorami zastawi się Polacy, jest po prostu znikoma. Znaczy, nie słyszymy o czymś takim, żeby Polacy stawiali społeczeństwu brytyjskiemu jakiś poważny problem. Jako przybysze do Anglii, to inne społeczności imigranci ten problem mogą stwarzać. Też czynniki brytyjskie, brytyjski rząd słabo reaguje na to wszystko, co się w prasie pojawia negatywnego na temat Polaków. Według informacji ambasady RP w Londynie w ciągu kilku ostatnich miesięcy polskie służby konsularne interweniowały w ponad 30 poważnych przypadkach. Są one badane jako potencjalnie motywowane nienawiścią na tle narodowościowym.
najpoważniejszym ataku tego typu w mieście Harlow. Jeden Polak zginął, a drugi został poważnie ranny. Norweska biegaczka narciarska Therese Johaug miała pozytywny wynik testu antydopingowego, poinformowała tamtejsza federacja. Zakazana substancja miała znajdować się w kremie stosowanym przy oparzeniach słonecznych, którego użyła trzykrotna medalistka olimpijska. Jak napisano w oświadczeniu, wspomniany krem miał kupić podczas zgrupowania w ubiegłym miesiącu lekarz norweskiej kadry we włoskiej aptece, bez świadomości, że znajduje się w niej zakazany steryt anaboliczny, Clostebol. Johaug miała go stosować przez około 2 tygodnie w pierwszej połowie września. 28-letnia biegaczka ma w dorobku złoty medal olimpijski z Vancouver w sztafecie oraz wywalczone indywidualne srebro i brąz igrzysk w Sochi. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat podziemne magazynowanie paliw w kawernach solnych, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naszymi gośćmi będą Marek Śliwka, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Soli NSZZ Solidarność, Jerzy Gawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A., Daniel Sendor, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Soda Polska Ciech S.A. i Marek Słabiński, radny Rady Miasta Inowrocławia. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Biuro Radia Maryja w Krakowie, przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ulica Zamońskiego 56, zaprasza rodzinę Radia Maryja z Krakowa i okolic na spotkanie z panią minister Beatą Kempą, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 14 października, czyli w piątek, o godzinie 16.30. Bardzo serdecznie zaprasza ojciec Bolesław Słota, redemptorysta. 10 minut po godzinie 14 przed nami nasza wspólna popołudniowa modlitwa z liturgii godziny. Tom czwarty liturgii godzin, części stałe, tydzień czwarty, hymn rozpoczynający się od słów w tej przedwieczornej godzinie na stronie 506. Natomiast psalmodię odnajdziemy na stronach 935 i stronach kolejnych. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Jeżeli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. Wejrzyj na moją nędzę i mnie wyzwól, Panie, bo nie zapomniałem Twojego prawa. Broń mojej sprawy i mnie wybacz. Radio Conchita. Otwórz mnie życiem według Twego słowa. Daleko od występnych jest zbawienie, bo nie dbają o Twoje ustawy. Wielu mnie prześladuje i nęka. Nie Wielka jest litość Twoja, Panie. Obdarz mnie życiem według Twych wyroków. Wielu mnie prześladuje i nęka.
Nie uchylam się od Twoich napomnień. No, jak z Panem Bogiem, to się nie ma czego chyba bać, bo jak ktoś jest, bo słowa Twojego nie ma wyrzuty sumienia. Spójrz, Panie, miłuję Twe postanowienia, w dobroci swojej obdarz mnie życiem. Istotą Twojego wielkie słowa wyrzuty sumienia, prawda, to się musi bać. Każdy Twój sprawiedliwy wyrok jest wieczny.